My mieszkamy w miejscowości Urszuli, to jest miejscowość gminna, znajduje się w powiecie włodawskim, województwo lubelskie. Budynek, w którym mieszkamy, był wybudowany łącznie ze szkołą, to był jeden kompleks w latach 80. Był przeznaczony jako mieszkania służbowe dla nauczycieli. Było to tradycją, że buduje się i potrzebą, nie tylko tradycją, że buduje się domy dla nauczycieli, ponieważ trudno specjalistów było ściągnąć na wieś. Kiedy gminy przejęły oświatę pod swoje władanie, to wówczas zaproponowały nam sprzedaż tych mieszkań. Tworzyliśmy wspólnotę mieszkaniową i w tej chwili musimy się sami troszczyć o ciepło, o ciepłą wodę, o dobrostan tegoż budynku, bo on jest po prostu naszą własnością. W ostatnich latach mierzyliśmy się z wieloma problemami. Przede wszystkim najpierw to wystąpił problem ciepłej wody, która ogromnie dużo nas kosztowała. Potem pojawił się problem centralnego ogrzewania. Koszt był ogromny, horrendalny. Za te 12 rodzin miesięcznie musieliśmy płacić 10 tysięcy i w dodatku było jeszcze bardzo zimno. Dlatego też szukaliśmy innych źródeł alternatywnych. Gdyby nie grant OZE, to najprawdopodobniej byśmy nie podjęli się realizacji tej inwestycji, ponieważ była to ogromna, wielka korzyść dla nas. Została zainstalowana fotowoltaika połączona z trzema pompami ciepła, które nam dostarczają i ciepłej wody użytkowej, jednocześnie ciepłej wody do centralnego ogrzewania. Daje korzyści realne połączenie fotowoltaiki z pompami, ponieważ fotowoltaika produkuje energię elektryczną, którą zużywają pompy ciepła. Cały koszt inwestycji wynosił 388 800 i z tego i otrzymaliśmy dotacji 180 000, czyli 50% kosztów netto. Grant OZE z programu Termo umożliwił nam, tak jak dla naszej niezbyt zamożnej społeczności, realizację tej inwestycji, z której aktualnie korzystamy. Mamy wymierne korzyści. Przede wszystkim nie mamy problemu z ciepłą wodą. Możemy się kąpać w wannie wypełnionej ciepłą wodą, a do tej pory oczywiście musieliśmy bardzo oszczędzać. Mamy w domach ciepło, także jestem bardzo zadowolona. I jednocześnie mam sygnały od mieszkańców, że też są zadowoleni, że nigdy tak ciepła nie mieli, tak dużego jak właśnie w tej chwili. Od momentu uruchomienia inwestycji bardzo nam spadły koszty. Jeśli chodzi o środowisko, to też braliśmy to pod uwagę. Nie chcieliśmy gazu, nie chcieliśmy węgla, bo wiemy, że te źródła produkują, emitują dwutlenek węgla, bardzo niezdrowy dla środowiska. My też chcemy żyć zdrowo i długo, dlatego też ta inwestycja wydawała nam się najkorzystniejsza, najbardziej zdrowa dla człowieka, dla środowiska.